Mikrofon. Raz, dwa. Nie ma. Chwila, boże. No to już Państwo mnie słyszą, tak? Dwie rzeczy chciałam jeszcze tutaj na zakończenie. Pierwsza dotyczy pomników odsłanianych przez władze nasze niedawno jeszcze stosunkowo na ziemiach ukraińskich. Chodzi o dwa miejsca, chodzi o Poryck i chodzi o Hutę Pieniacką. Szczególnie ten drugi pomnik, Państwo pamiętają, był z ogromną pompą odsłaniany, był tam Lech Kaczyński. Dostałam, dlatego chciałam Państwu o tym powiedzieć, bo dostałam zdjęcia tych pomników aktualnie. Wiemy, że pomnik w Hucie Pieniackiej był dwukrotnie wysadzany, niszczony, prawda, niemal dokumentnie, popisany różnymi inwektywami pod adresem Polski, ale w tej chwili został ocenzurowany. Jeden i drugi pomnik, i ten w Porycku, i ten w Hucie Pieniackiej został ocenzurowany, czyli tam, gdzie było napisane pomordowani, tam Państwo mają po prostu, nie wiem, cementem, wykute i cementem. Także jak ktoś się koło takich pomników pojawia, no to myśli, że może jakaś zaraza tutaj nagle tą liczącą ponad 1000 mieszkańców wieś Huta Pieniacka zmiotła. No po prostu nie ma już. No, nomen omen. Ale druga sprawa jest o wiele poważniejsza. Dotyczy tego, że wiedząc o tym, co spotkało nas, co jeszcze w zeszłych wiekach nas spotykało, my musimy zacząć tworzyć pewne zabezpieczenia. Mamy w tej chwili na terenie Polski ogromną ilość Ukraińców i przy pomocy prawników powstał 1 marca 2023 roku projekt o zmianie ustawy Kodeks Karny. Artykuł 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny wprowadza się następujące zmiany. Po artykule 256 paragraf 1a dodać artykuł 256 paragraf 1b w brzmieniu. Kto propaguje ideologię organizacji ukraińskich nacjonalistów lub pochwala działalność organizacji ukraińskich nacjonalistów albo ukraińskiej powstańczej armii, albo działalność osób zaangażowanych w tych organizacjach podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Artykuł ten przyjmuje brzmienie. Karze określonej w paragrafie 1b podlega, kto w celu rozpowszechniania, produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, zbywa, oferuje, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot zawierający treść określoną w paragrafie 1b albo będące nośnikiem symboliki nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub innej totalitarnej, użytej w sposób służący propagowaniu powyższych treści. Część uzasadnienia, którą przygotowali nam prawnicy, przeczytam. W Polsce ze szczególnym nasileniem od roku 2022 narasta problem prezentacji przez imigrantów ukraińskich postaw wychwalania w sferze publicznej działalności zbrodniczych antypolskich organizacji takich jak OUN, UPA, SS Galicen oraz postaci takich zbrodniarzy jak Stepan Bandera, Roman Szuchewicz czy Dmytro Kłaczkiewski. W sferze publicznej coraz bardziej dają się zauważyć postawy deprecjonujące lub wręcz negujące śmierć setek tysięcy Polaków na skutek działalności ukraińskich szowinistów. Na terenie Polski dochodzi także do licznych prezentacji symboliki ukraińskich szowinistów w postaci wywieszania czerwono-czarnej flagi UPA czy publicznego śpiewania oficjalnego hymnu UPA, jakim jest Czerwona Kałyna. Przepis artykułu 256 paragraf 1 Kodeksu Karnego w swoim obecnym brzmieniu nie zapewnia pełnej penalizacji propagowania ideologii ukraińskich szowinistów z uwagi na liczne rozbieżności w orzecznictwie sądowym. Dla osiągnięcia zakładanego przez ustawodawcę celu, to znaczy wyeliminowania z polskiego życia publicznego postaw wychwalających i propagujących ideologię i symbolikę banderowską, konieczne jest dodanie punktu 1b oraz zmiana brzmienia trzeciego paragrafu przepisu artykułu 256. Wskazać także należy, iż przepis ten w postulowanym brzmieniu nie tylko będzie chronił polską pamięć historyczną, ale będzie posiadał swoisty walor wychowawczy w stosunku do przybywających na nasz teren imigrantów z Ukrainy.
Zgodnie z przepisem końcowym ustawa powinna wejść w życie po 30 dniach od chwili ogłoszenia. Proszę Państwa, dzisiejszy stan rzeczy wydaje się taką zmianę niemal uniemożliwiać. Ale ja się pytam, dlaczego? Jeżeli zbliżają się wybory, wydaje mi się, że każde z ugrupowań, które chcą do tych wyborów startować, powinny odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie. Czy taką zmianę, która będzie chroniła na przyszłość Polaków i nie pozwoli na demoralizowanie młodych Ukraińców, szczególnie tych, którzy przybyli z innych niż części niż zachodnia Ukraina, bo wiemy, że takich jest tutaj bardzo dużo i oni w stosunku do nas jeszcze jako dorośli nie mają żadnych pretensji, natomiast ich dzieci podlegają w tej chwili indoktrynacji na terenie naszego kraju. Dlatego my jakieś zabezpieczenia zrobić musimy i każde ugrupowanie powinno się wypowiedzieć, czy wprowadzi taką ustawę w życie, czy nie. I to powinien być nasz dobry sprawdzian wyborczy. Dziękuję.